dzisiejszym wydaniu Wieści z Ratusza powiemy o budowie nowych mieszkań. Poinformujemy o ratujących życie defibrylatorach, które zakupiło miasto. Zachęcimy do szczepień, zapowiemy wydarzenia i atrakcje zimowych ferii w Oświęcimiu, a także pokażemy informacje o zbiórce choinek. Do nowego budynku przy ulicy Sadowej wprowadzają się już lokatorzy. Pod koniec roku zakończyła się jego budowa. Mieszkania są komfortowe i przestronne, o powierzchni od 39 do 102 metrów kwadratowych. Łącznie w trzykondygnacyjnym bloku zamieszka 70 rodzin. Miasto Oświęcim wraz z Oświęcimskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego przystąpiło do realizacji projektu budynku M. Budynek M była trochę inną konstrukcją, bym powiedział, finansową, innym montażem finansowym niż wcześniejsze budynki realizowane przez OTBS w ramach odroczonej własności. Tutaj właśnie miasto finansowało w wysokości 5 milionów złotych realizację tego budynku. Udało nam się zrealizować ten projekt, myślę, oczekiwany przez wielu, też bo wiele osób, które oczekiwało w kolejce w ramach ZBM-u, miało taką możliwość, by takie mieszkanie pozyskać. Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego jeszcze w tym roku odda kolejny blok na osiedlu Stare Stawy. Najemcą można zostać, wpłacając około 30% wartości mieszkania. Budynek, który widzimy za mną, oddany do użytkowania będzie we wrześniu tego roku. 59 rodzin. Myślę, że w październiku wprowadzi się i będzie zadowolony ze swoich nowych mieszkań. Mieszkania będą wykończone pod klucz, w odróżnieniu od tego, co oferuje deweloper. Dodatkowo zaraz obok planujemy rozpocząć na przełomie kwietnia kolejną budowę. Budowę budynku nazwanego literowo O. I będzie to budynek, w którym będzie 36 mieszkań. Następnym etapem będzie zabudowa działki w kierunku ulicy Batorego w stronę Kasoramy, gdzie będzie łącznie z tym budynkiem, który jest za mną, prawie 330 mieszkań. Ten plan przewiduje budowę budynku w okresie około 5 lat. Obecne budowy realizujemy w charakterze budowy oddawanej pod klucz i jest to program docelowej własności, czyli że po okresie 5 lat można starać się o wykup takiego mieszkania. Po tym okresie właśnie mieszkaniec staje się właścicielem, zawiązuje się wspólnota i wspólnie możemy zarządzać tymi obiektami. W mieście powstają też mieszkania budowane przez zewnętrznych deweloperów. Oferta jest bardzo różnorodna. Obejmuje budownictwo wielorodzinne oraz domy w zabudowie szeregowej czy wolnostojące w atrakcyjnych lokalizacjach. Zachęcam wszystkich tych, którzy rozważają możliwość właśnie szukania swojego mieszkania, by zapoznali się zarówno z ofertą Oświęcimskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, jak i ofertą tutaj na stronie Zamieszkaj w Oświęcimiu, która jest zamieszczona na stronach miasta Oświęcim. Oświęcim wzbogacił się o sprzęt ratujący życie. Miasto zakupiło 5 defibrylatorów za pieniądze otrzymane od wojewody małopolskiego, które były nagrodą w konkursie Małopolska zaszczepiona. Władze województwa doceniły Oświęcim za wysoki poziom wyszczepienia mieszkańców miasta. Po dłuższym zastanowieniu podjęliśmy taką decyzję, że na terenie miasta bardzo potrzebne są w dzisiejszych czasach urządzenia, tak zwane urządzenia AED, czyli pomagające ratować ludzi, którym z jakiegoś powodu zatrzymała się akcja serca, które potrzebują pomocy. I podjęliśmy taką decyzję, żeby zakupić takie urządzenia. Tych urządzeń udało się w ramach kwoty przyznanej w ramach nagrody zakupić 5 sztuk. 2 te urządzenia znajdą się na zewnątrz budynków, 3 urządzenia znajdą się w różnych miejscach miasta Oświęcim, tak żeby nasi mieszkańcy czuli się jeszcze bardziej bezpieczni na terenie miasta. Urządzenia do przywracania prawidłowego rytmu serca są w budynkach Urzędu Miasta przy ulicy Zaborskiej 2 i Ludwika Solskiego 2. Kolejny jest w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Defibrylator jest również na wyposażeniu Straży Miejskiej. 2 otrzyma Oświęcimskie Centrum Kultury, a sprzęt będzie na zewnątrz OCK i Osiedlowego Domu Kultury na Zasolu. Lekarze nie mają wątpliwości, że piąta fala pandemii zbliża się do Polski. Co prawda na razie potwierdzono ponad 190 przypadków zakażenia nowym wariantem Omikron, ale wkrótce zacznie ich przybywać. 11 stycznia w Małopolsce odnotowano 13 przypadków i 2 pierwsze zgony z powodu nowej odmiany wirusa. W kontekście nadchodzącej fali Omikrona zaszczepienia przeciwko COVID-19 są naszym sprzymierzeńcem, a przyjęcie trzeciej dawki szczepionki zwiększa poziom przeciwciał i aktywność neutralizacyjną
imunizującą wobec wirusa do poziomu wyższego niż po dwóch dawkach szczepionki. Rejestracja na szczepienia zajmuje tylko chwilę i możliwa jest przez bezpłatną infolinię 989, SMS o treści szczepimy się na numer 880-333-333, pobliski punkt szczepień, stronę www.pacjentgov.pl. Warto to zrobić, aby uchronić siebie i swoich bliskich. W Oświęcimiu poziom wyszczepienia mieszkańców osiągnął 60%. Dzieci i młodzież z Małopolski rozpoczynają ferie zimowe. Wolny czas można spędzić atrakcyjnie i kreatywnie, korzystając z propozycji przygotowanych przez oświęcimskie instytucje kultury. W bibliotece odbędzie się cykl spotkań literacko-plastycznych dla dzieci w wieku szkolnym, których bohaterem będzie znana młodym czytelnikom Nela, mała reporterka. Każde spotkanie poświęcone będzie innej książce z serii o przygodach naszej młodej podróżniczki, czyli na przykład Tajemnice Oceanów, Świat Dżungli, Skarby Karaibów czy Podróż po Krainie Reniferów. W pierwszym tygodniu ferii zapraszamy do ratusza na warsztaty wokół kuchni i stołu, które przybliżą uczestnikom dawne sprzęty i naczynia kuchenne, kulturę picia kawy, herbaty w różnych regionach świata oraz zasady dobrego zachowania przy stole. Nie zabraknie również pracy twórczej. Uczestnicy będą mogli ozdobić drewniane łyżki, podkładki pod kubki, wykonają własne kieszonki na sztućce oraz własną makatkę. Natomiast w drugim tygodniu ferii zapraszamy do zamku na warsztaty z historią w teatrze, które z kolei przybliżą uczestnikom historię jarmarków średniowiecznych, których takim nieodłącznym elementem były występy kuglarzy, akrobatów oraz właśnie takich wędrownych trup aktorskich. Natomiast w części warsztatowej wykonamy własny teatrzyk z kukiełkami, które zobrazują nam właśnie poznane opowieści. Zapraszamy na różne zajęcia plastyczne, m.in. z ceramiki, stworzenia bajek na kartach kamishibai, to taka japońska sztuka. Będą też dla nieco starszych, dla młodzieży warsztaty komiksowe z Rafałem Szłapą, znanym komiksiarzem i grafikiem. Będą też warsztaty tworzenia maskotek, to dla najmłodszych. Warsztaty teatralne, reporterskie, muzyczne, między innymi bębniarskie oraz DJ-skie. Także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Oświęcimski Klub Fantastyki także zaprasza młodzież na spotkania z grami bez prądu. Ferie z Osiedlowym Domem Kultury Zasole rozpoczynamy cyklem pięciodniowym w pierwszym tygodniu ferii nazwanym Lecimy w kosmos i do gwiazd. W tym czasie dzieci wykonają rakietę z kartonu, namalują rozgwieżdżone niebo, wysłuchają mini wykładu o kosmosie, a także stworzą swój krąg planet. Finałem tego tygodnia będzie pokaz magii i iluzji w wykonaniu pana Adriana Mitoraja. W drugim tygodniu ferii zapraszamy dzieci na aktywności popołudniowe, pełne warsztatów i zajęć o różnorodnej tematyce. Między innymi wyruszymy na spacer zimowy do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Oświęcimiu. Będzie również warsztat ceramiki, warsztaty muzyczne, których efektem będzie teledysk, a także turniej NHL i laboratorium techniki komputerowej. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na pływalnię i ślizgawki w hali lodowej. Więcej informacji o proponowanych zajęciach i aktywnościach znaleźć można na stronach internetowych organizatorów. Kolejne zbiórki choinek świątecznych planowane są 24 i 25 stycznia. Mieszkańcy bloków wystawiają drzewka do altan śmietnikowych, a domów jednorodzinnych przed posesję w widocznym miejscu. 24 stycznia drzewka będą odbierane z Zasola, Błoni i Starych Stawów, a od mieszkańców Starego Miasta, Monowic, Dworów i Osiedla Chemików 25 stycznia. Do altan można oddawać wyłącznie choinki bez ozdób. Drzewka zostaną pocięte i przerobione na kompost.